Rafał, pierwszy dzień przygotowań. Na sam początek trenerzy przygotowali wam tutaj troszeczkę piłki nożnej. Graliście na stadionie Czarnych Sosnowiec. Widzę, że piłeczka chodzi przy nóżce, także nie macie tutaj braków, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu. No nie, całe przygotowania praktycznie zawsze przeważnie się środy czy tam soboty, zależnie od trenera, zawsze robi piłeczkę, także jest to nasz ulubiony trening. Były jakieś podziały dzisiaj na zespoły? Ktoś był Barceloną, ktoś był Realem Madryt, bo wiadomo, że też kibicujecie różnego rodzaju drużynom. Tak, ale nie, tak raczej się, raczej tak, tylko bardziej gramy dla siebie, bo to do piłki to raczej nie jest podobne, bo my się jednak się nie przewracamy jak piłkarze, tylko gramy swoje. No właśnie, nie było krążka, nie było kija, nie było łyżew dzisiaj tak bez osprzętu. Taka troszeczkę odskocznia jednak od tej tradycyjnej waszej dyscypliny. Tak, ale czy to jesteśmy w sprzęcie, czy bez, to i tak nie odpuszczamy, także gramy, żeby wygrać, a zawsze gramy o coś. Dzisiaj była piłka nożna, ale od jutra już tak kolorowo nie będzie, będzie bieganie w parku, będzie siłownia. Lubicie takiego rodzaju ćwiczenia, czy jednak ta piłka jest tutaj taką nagrodą po całym tygodniu pracy? No raczej nikt nie lubi z nas biegać i tych letnich przygotowań, ale niestety to jest najważniejsze i trzeba się do tego bardzo przyłożyć, żeby po tym sezonie było lżej. Trenerzy żartowali, że tutaj sprawdzali waszą wagę, jak to wszystko wygląda po tym okresie wolnego. Jeszcze no nie chcieli zdradzać szczegółów. Powiedz, jak to wygląda u ciebie? Przybyło troszeczkę tłuszczu na brzuchu? Jeżeli chodzi o mnie, to nie tak za dużo, jak myślałem, bo ponieważ miałem tylko tydzień wolnego, bo cały kwiecień jednak sobie chodziłem na lód i trenowaliśmy, także jeżeli chodzi o moją osobę, nie wiem jak koledzy, bo nie widziałem tego, także jeżeli chodzi o mnie, to tak, czuję się dobrze, także tylko się cieszyć.